10 latach milczenia zainaugurowały znów swoją grę przepiękne, wielkie organy w Kościele Pokoju. Organy Kościoła Pokoju to duży symfoniczny instrument. Jest to jeden z piękniejszych i cenniejszych instrumentów na Dolnym Śląsku. Obecne organy Kościoła Pokoju pochodzą z 1909 roku. Zbudowała je świdnicka firma Szlag i Synowie. To była bardzo znana firma organowa. Proszę sobie wyobrazić, że oni wyprodukowali około 1000 instrumentów. Te instrumenty są rozsiane nie tylko tutaj na terenie generalnie Śląska, ale również instrumenty firmy Szlag und Syne znajdziemy w Trondheim w Norwegii. Obecnie chcemy używać go jak najwięcej do koncertów, edukacji i do Festiwalu Nowowiejskiego, który w tym roku po raz pierwszy będzie miał miejsce w Świdnicy.